Ty, mordziato, nie wiem, czy widziałeś, ale są nowe zdjęcia na Instagramie i ogólnie tutaj brakuje tylko 400 lajków niecałe do rozwiązania konkursu, tutaj 250 i odtąd aż dotąd, czyli jest 5 aktywnych konkursów, możecie wygrywać nagrody. Wystarczy polajkować, zostawić komentarz i oznaczyć mnie w relacji, wbijaj. Siemano, w kolejnym odcinku mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy z Młodym. Cześć. I dzisiaj będziemy sobie robić po prostu prace polowe. Dzisiaj mamy akurat akcję prasowanie, plus jeszcze ja polecę sobie na rzepak, rozrzutnik. Który traktor chcesz tak naprawdę? To ja już jak mam MTZ, to chyba chcesz Ursusem jeździć. MTZ-em jeździsz? No. Prasę ci zaraz podepnę. Napiszcie hashtag A gdzie mafia. Jest prasa w ogóle? Jest tutaj do stodoły. Napiszcie hashtag mafia, wam przy te serduszko, bo ze względu na to, że mafię udało się chyba po prostu przepędzić. Po tym ostatniej aferze, co im po prostu zrobiliśmy z tym ich samochodem głupim. Także mamy chyba z nimi spokój, przynajmniej tak mi się wydaje. O chłopie nic na razie nie słychać, cofnij sobie tutaj elegancko. No i zostawcie lajka, zostawcie suba i wbijajcie na Instagrama, bo tam są konkursy. Czekaj, już wejdę ci. Czy sobie sam podepniesz? A. No i jedź na to pole, co tam mieliśmy, belki kombajn, jak widzicie, stoi sobie na razie, a ja sobie wezmę... Czekaj, a jaki to jest numer pola? Na 90 chyba, jeżeli dobrze pamiętam, a. Wiesz? No. Przyczepę sobie tutaj też na razie zostawimy. Ten film oglądacie w sobotę, jeżeli mordziaty nie będzie filmu w niedzielę, bo nie wiem, czy ja się tak szczerze powyrabiam z tym wszystkim, bo z Młodym mamy wesele w sobotę, w niedzielę mamy poprawiny wesela, także jeżeli nie będzie filmu w niedzielę, to pardonsik za to, ale po prostu dużo się dzieje teraz koło domu i ta kostka i to wszystko, co widzieliście na vlogu i troszeczkę tego czasu jest mniej na nagrywanie. Ale w przyszłym tygodniu postaramy się to wszystko nadrobić i odpalić jeszcze ze dwa live'y, jak już będzie spokój z większością rzeczy, tak szczerze mówiąc, bo teraz już pracownicy kostkę już sobie sami układają. Też coś wam z tego będę chciał nagrać, żebyście widzieli efekt. Aktualnie są burze nad całą Polską. Powiem wam tak, burze się tak złożyły, młody i widzowie, że na przykład nie mam gdzie schować samochodu do żadnego garażu. I jakby spadł grad, to się tak, bo tak się, fajnie, tak się boję o ten samochód, jakby grad spadł jakiś. Dobrze. Ale widziałem serio, widziałeś jakie grady padały, jak jajka normalnie, takie kurze spadały z nieba? 8 centymetrów. No to 8 centymetrów to jest jak karta kredytowa, czaisz? To wiesz jak karta wygląda. No. To jest jacie kręca. To było grube. No. No to chłopie, jakby takie coś to w gniecen cię narobi. Ja widziałem właśnie samochody, co niektórych ludzi, jak mieli zostawione na, po prostu na zewnątrz, to naprawdę były wniecenia. U nas wczoraj się błyskało dookoła. Grady chyba były w Kraśniku, czyli ze 40 km stąd, Lublin, czyli w sumie powiem wam inaczej, może ktoś nie wie, gdzie to jest, tamta północ, zachód, wschód, wszędzie dookoła się błyskało, grzmiało, u nas zaczęło też to się robić, poszedł chwilę gwałtowny deszcz i nagle wszystko ucichło, tak w skrócie mówiąc, także... Bo ja wiem, czy chwilę... Znaczy no wiesz, jak zaczęło gdzieś tam od... 9, o 21, coś takiego, no nie? No. No, jak zaczęło od tego momentu padać, no to wiadomo, że to szło tam gdzieś do 24 coś, ale to były takie już później mniejsze opady, przynajmniej tak mi się wydawało, bo tak słyszałem. Nie no, gdzieś o 21 zaczął taki mocny strasznie, potem gdzieś z godziny się uspokoiło, jeszcze po 22 tak zaczął strasznie lać, a no. Potem to już chyba... Coś takiego, właśnie, ja właśnie jeszcze koło 24 młody nie spałem, to widziałem właśnie. I słuchałem, co to się dzieje, bo czasami tak się widno przez okno robiło. No to tak się wydawało, no strasznie było, kurde, w niektórych momentach. No, bardziej, takie no, najbardziej się o samochód bałem, widzowie. Bo jednak szkoda by było, jakby gdzieś... Takie coś się bać? No, grat jak wniecen ci narobi, to później jak go sprzedasz, jak ale będzie taki nie, powniecany. Ale nie, bardziej, że o taki samochód ty się boisz. To coś ci nie pasuje w tym samochodzie? No, jest słaby. Da, słaby to ty jesteś, piłkę nożną. Ty lepiej powiedz, że powiedz widzom, pochwal się, że nie zdałeś w tym roku. Jak nie zdałem? Miałem najwyższą średnią w klasie, jak nie zdałem? Ja, co to się chwalić? Jakbyś nie zdał, to byś się pochwalił, a to... Taką średnią najwyższą w klasie to każdy może mieć. Nie, szkoda, że nie te. Szkoda, że ja nie miałem nigdy najwyższej średniej w klasie i nie żałuję. No i nawet nigdy czerwonego paska nie miałeś. No i nie miałem, na dupie miałem, wystarczyło. Nie no, na dupie też nigdy nie miałem czerwonego paska. Ale w każdym bądź razie... Ale miałeś czarny. Ale miałem czarny, tak. Nie no, nigdy ja się widzowie jakoś nie przykładałem nigdy za bardzo do nauki. Mi tam nie zależało na tym, żeby po prostu mieć te czerwone paski, czarne paski, czy żółte, fioletowe, czy tęczowe paczki, paski. Także sobie
podchodziłem do szkoły lajtowo bardzo i z perspektywy... 115 robisz teraz? No, i z perspektywy czasu wcale tego nie żałuję, wiecie? A, ej, wiesz co w ogóle, bo ja nie lubię takich prac, bo ja prawie całego paska nie zrobiłem, muszę się cofać, bo to mi zaczęło piszczeć, a ja nie wiem, o co chodzi z tym piszczeniem i dopiero teraz się dowiedziałem. To ci piszczy przy 80% i wtedy już możesz się zastanawiać, a, zaraz trzeba będzie ten. Dziś no, widziałem od... tylko, że to mi piszczy już, no prawie cały pasek muszę się cofać. Mogłeś obornik sobie robić, pytałem, co chcesz dzisiaj. A ty nic, a będę prasował. Zapomniałem, że my mamy tą prasę, wiesz. No. A myślałeś, że kostka jeszcze jest? No. Słyszysz? No co? A dobra, bo cię tak przerwało na końcu i myślałem, że... O, już będą problemy z odcinkiem, bo cię wywaliło. To jest. To nie wjeżdża chociaż w błoto, wariacie. Nie wjadę. O, min, to tam... W błocie chyba też nie ma przejazdu, jeżeli chodzi o prasowanie. Jak to nie? Są dwa. A to teraz by zalało bardziej chyba. Mi się zdawało, że gdzieś tam to omijaliśmy kombajnem. Nie wiem, ile widzowie. Normalnie. No. Nie wiem, widzowie, ile nam tego rozrzutnika wystarczy. Ale na pewno sobie coś tam troszeczkę porobimy. No i ja sobie po prostu pojadę na gospodarstwo uzupełniać. Młody tam sobie będzie robił. I tak dzisiaj ten odcineczek będzie wyglądał. To pole postaramy się po prostu. Postaramy się po prostu skończyć. I będzie wszystko pikobelu. Jeżeli robią mijaki na słomie, to muszę ten je poprawiać? Czy ja się zaora? W sumie jak się gdzieś tam kawałeczkiem zostanie, no mniej troszeczkę belek będziemy mieli, a to chcieliśmy sprzedawać, ale jak zostanie, wiesz, tam malutko, to bez sensu się wracać. Też nie musisz nie wiadomo jak szybko tego prasować, no nie? Ile już przejazdów zrobiłeś? Drugi robię dopiero. No to na spokojnie. Dwie belki są. Jadę dopiero w tamtą stronę, to... Zobaczymy, ile nam taki rozrzutnik w to i z powrotem, jak widzicie, na spokojnie wystarcza. Czyli jest dobrze. Akurat tego boczka sobie nie będę robił, tylko sobie po prostu przejedziemy o tako. Dobra. To nieprawda, zaczyna pisać od 85%. No to 5% się pomyliłem. Nie znam się na tej grze w takim razie. W ogóle. W ogóle. Ty chodzisz w kaszkietach? No. Zamówiłem sobie kaszkiet. Tak? A no. Pewnie jakiś drogi, bo ty... Nie, za 100... Za 100 parę złotych sobie zamówiłem. Nie, to wcale nie drogi. Kaszkiety to za 5 złotych sobie możesz kupić. Może za 10. No, a ja chciałem taki biały z Tomiego, bo mi się podobał z takim małym znaczkiem, jak mam, wiesz, te koszulki. No nie, no... Bo promocja była. No co? A to ile on bez promocji kosztuje? No, nie wiem, ze 150, coś takiego. Nie wiem, jaka była promocja, bo nie patrzyłem dokładnie. Nie wiem, za 150 zł to możesz sobie 15 kaszkietów kupić i to fajnych kaszkietów. Tak, no chyba, że podeszcie, ale to wiesz, jak ty chodzisz do tego, do 50-15. Nie, nie, w tym to nie. W tych H&M-ach kupujesz, no nie? Nie. Mniej więcej. Dobra, ja jadę, widzowie, na gospodarstwo sobie powoli, bo jak widzicie, już mi tutaj się rozrzutnik pusty zrobił, że tak już powiem. Już cztery belki są. To elegancko. A dopiero skończyłem. Ale ja wcale tak dużo tych drogich rzeczy nie kupuję, ja tylko kupuję, jak po prostu coś mi się spodoba bardzo, no nie? A tak przecież jak koszulki kupuję, to co niektóre i po 10 zł koszulki, no po 10 to może nie, ale po 15-20 zł koszulki kupuję też. No tak. To wiesz, po prostu kupuję to, co mi się podoba, nie patrzę, czy to, wiecie, widzowie, kosztuje, no wiadomo, jeżeli coś mi się podoba i kosztuje jakaś koszulka, nie wiem, 400 zł, no to nie kupię, nie mam takiej koszulki żadnej, bo mi było szkoda. Nie masz? Na pewno? Za 400 zł koszulkę. No nie masz? Ja najdroższą koszulkę, jaką mam, to ze 150 zł mogła kosztować. Może mniej. Bluzy, no to najwięcej, chyba tam jedna bluza, te 300 zł. Ja nie mam tak dużo drogich rzeczy. A dzisiaj chciałem sobie przymierzyć te buty, co miałem sobie kupić, no nie? Proszę, w tym Zamościu. Nie kupiłem ich, bo były same dziecięce, one się tak szybko sprzedają, baba powiedziała, że się szybko sprzedają i nie mają tych tej rozmiarówki, w ogóle nie było tych takich dla dorosłych, no nie? I doszedłem do wniosku, że kurde, będę musiał jeszcze raz pojechać, wiecie, widzowie, jak kupuję buty, no to chcę najpierw je przymierzyć w jakimś sklepie, żeby zobaczyć, jak one leżą na nodze, a później dopiero sobie przez neta zamówić, bo przez neta zazwyczaj jest taniej. Także jeżeli chcecie kupić jakąś rzecz w jakiejś sieciówce, na przykład w sklepie Adidasa, na przykład w sklepie jakimś takim normalnym, gdzie chodzicie, jesteście fizycznie, to lepiej sobie znaleźć gdzieś na promocji taką samą rzecz i ona zazwyczaj będzie kosztowała, może nie wiadomo ile taniej, ale na pewno taniej. Także to jest raczej, widzowie, opłacalny biznes.
Polecam. Heroes TV. Best TV, sorry, pardonsik. Czego właśnie już jest Best TV? Kiedyś było z TV. Bo zrobiłem sobie hy duże, e małe, ry duże, o małe, s duże, żeby później pod jakąś markę, na przykład HRS, jakbym tam chciał się bardziej rozwijać, wiesz, żeby jakąś markę ubrań HRS stworzyć albo coś takiego i nie kupować sobie takich ubrań, jak inni chodzą, tylko mieć swoją markę i w swojej chodzić. Dobra, widzowie, ja sobie jadę i zaraz sobie załadujemy to wszystko. No i dobra, ja sobie jadę dalej, kurde. Dróżka, jakże, co to jest? Pali się gospodarstwo! Co? Tam już widzę, że straż jedzie. Szybciej, niech tu dojeżdżają. Kurde, trzeba ratować wszystko, widzowie. Nie wiem, ja tu nie będę zajeżdżał blisko. Co się w ogóle... Kamerę trzeba ratować, bo gdzieś kamera była. Może się nagrało, kto to podpalił. Jadą, kurde. Kijacie. Tu była gdzieś kamera, kurde. Muszę do domu po nagranie wejść. Jak ja tam wejdę? Nie wejdę, miejmy nadzieję, że to ocaleje jakoś. Kurde. Szybciej, panowie, no ciesz! Dobra, jedź pan, szybko, tędy, bo tu... Widzowie, co się... Kto ta mafia musiała podpalić? Nie wiem, gdzie pan tu wjedzie, jakoś to gaście, szybko. Może coś się uda ratować, ja spróbuję tamtędy jakoś... opryskiwać. Kurde, jak tu wiem wjechać? Tędy nie przejadę nawet. Od drugiej strony, widzowie. No panie strażaku, szybciej, tu gaście, gasicie to? Gasimy! To gaście to! To starajcie się szybko, tam dom spróbujcie chociaż ugasić, bo tu... Tam jest dużo ważnych rzeczy. Mercedes poszedł już. Traktor, stodoła, kombajn uratujmy. Widzowie, przyczepy też się jeszcze nie palą, ten ogień nie rozprzestrzenia się aż tak szybko. Kurde. Przefalić ten rozrzutnik, ja nie wiem gdzie ty w ogóle odjeżdżać, wjeżdżam w te kartofle na razie. Nie, niech oni to gaszą, zanim oni to ugaszą, to przecież ten ogień i tak się rozprzestrzenia tak szybko, że... Odstawiam to tu na razie, tam mniejsza o to. Biegnę do tego już traktora naszego tam o stamtąd. Ja pierdzielę cały dorobek. Gasi... Kurde, ogień. Szybciej. Szybciej, szybciej, widzowie. Cholerna mafia, no coś... Po prostu nie sądziłem, że to się wydarzy. Jadę tędy po polu szybko, kurde, tu tujki są. Tu po krzakach. Nie wiem, młody prasuje, nie ma z nim kontaktu, w ogóle nie wiem, czy... Coś tam gaszą, ale to kurde, zanim oni to ugaszą, widzowie, to już budynki i tak na straty. Nie wiem w ogóle, kto zawiadomił tą straż pożarną, ale jak widzicie... No szkoda jest tego, Boże, no trzeba było to sprzedać i mieć święty spokój z tym.
szybciej. Jeszcze te dwie przyczepy, chociaż siewnik tu jakiś jest, to widzicie, stoi na razie te budynki, dobrze. Garaż nie jest podpalony. Tu może się to nie zajęło po prostu, te krowy jakoś też... Trzeba by było uratować. Jakoś je powypuszczać, niech one uciekają. Właśnie o krowach zapomnieliśmy, czekajcie, muszę to podczepić szybko. Panie, gdzie pan teraz gasisz to? W kurniku! W kurnik gasicie? Tak! To gaście to szybko. Ale tu jest za dużo ognia, ja nie wiem, czy nie trzeba będzie więcej straży pożarnej. No to dzwońcie, zawiadamiajcie kogo trzeba przecież, Boże. Dobrze już. To nie ja jestem od tego, tu drzwi widzę potwierane. Tu nie przejdą przez barierki, kurde, w środku też im się pali. Dobra, wypuśćmy krowy, one niech sobie idą po prostu. To tu akurat będzie uratowane, one sobie pójdą z dala od ognia pewnie. Tu muszę sobie jakoś zawrócić na podwórku, szybko te przyczepy jeszcze uratować. To i tak, już po budynkach, po gospodarstwie to jest... Straciliśmy, widzowie, tyle... Strasz też w dzisiejszych czasach to... Mogliby szybciej przyjechać, nie wiem, ktoś to musiał zauważyć. Te kartofle to już tam mało istotne, one tak... Nawet jak je zjeździmy, zboże, to ja nie wiem... Belki tu obok leżą. Nie wiem, tu jakaś belka, żeby to też się nie paliło. Kurde, to obora, może jakoś się aż tak to drewno się pewnie po... Tam obora się pali, tu stodoła, coś w stodole. Stodoła jeszcze nie jest aż tak bardzo zajęta, kurde. Te nawozy i wszystko, chociaż... Jak panu idzie? Widzę, trochę mniej jest tego ognia. Troszkę mniej, ale widzę, że tutaj jest dalej ciężko Mercedesa. Nic, już po nim, siewnik też, wszystko. Pan zejdzie tu bliżej, to będzie szlafem panu lepiej dlać, a nie jest tak daleko. Ochotnicza straż pożarna, to jest, widzowie, to. Ja pierdziele. Szybciej. Wszystko stąd pozabieram po prostu. Ja cię kręca. Także pamiętajcie, widzowie, jeżeli macie zadzierać z mafią, to ja oczywiście nie polecam. Weźmy ten pług naprzód jeszcze, jeżeli się uda. Żebym się ten... Oj. Lejo, gaszo to, ale to... Ja tak jak widzowie mówię, to jest wszystko już praktycznie na stracenie. To, co się udało uratować, to się udało uratować, ale budynki... Został jeden nam garaż tak naprawdę, bo jak widzicie, akcja ratunkowa idzie tak sobie. Zwierzęta, kury, wszystkie poszły. Także tego też się nie udało uratować. Spróbuję jeszcze wyciągnąć może tamte dwie rzeczy stamtąd. Chociaż tu już blisko jest coraz bardziej ogień czy rozprzestrzenia. Także z bólem serca muszę wam powiedzieć, że to jest chyba... Jak dla mnie chyba koniec nagrywek na tej serii. Tak fajnie się to nagrywało, tak fajnie się to wszystko robiło. Ale jak widzicie... Pożar wszystko po prostu zniszczył. Także na dzisiaj, mordziaty, to by było na tyle. Jeszcze wam pokażę, jak tylko straż ta pracuje i... Patrzcie, tu się silo spali. Nie wiem, czy mogę blisko podchodzić. Krowy w środku, co niektóre. Króliki też widzę spalone. Stodoła też coraz bardziej się zajmuje. Tutaj drewno, brama. To i na belki się rozprzestrzeni zaraz pewnie. Kury wszystkie. Tu straż leje gdzieś z góry. Tu najgorzej jest wszystko podpalone. Stodoła, dom, Mercedes. Przegraliśmy z mafią. Przegraliśmy z mafią i trzeba to sobie po prostu przyznać. Tragicznie.
Nikt by chyba nie chciał oglądać takiego obrazka na swoim gospodarstwie, w którym pracował przez tyle lat. Dbał o to, doglądał, inwestował, budował budynki nowe. I wszystko pójdzie z dymem. Dobra widzowie, na dzisiaj to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. My widzimy się w kolejnym odcinku mnie na kanale. Zobaczymy, co się z tego uda odzyskać. Najprawdopodobniej nic, jak sami widzicie. Może ten garaż, ale to sprzedam. Jeżeli ktoś będzie po prostu chciał to kupić. Większego sensu nie ma nagrywania na tej serii. Po prostu trzeba się gdzieś przeprowadzić z dala od mafii. Zacząć wszystko od nowa. Może i z mniejszym budżetem niż teraz mamy, bo dużo rzeczy straciliśmy. Ale jakoś może odbudujemy to wszystko. Zaraz zadzwonię do młodego, powiem, przekażę mu tą informację, pewnie nie wie. I dzięki za uwagę i na razie.